Dzień dobry, Magdalena Cieślińska. W dzisiejszych informacjach: odsłonięcie pomnika Tadeusza Mazowieckiego w Płocku, zapowiedź remontu 3 dróg, a na koniec finał sezonu motocyklowego. Premier Mazowiecki wrócił do domu. Takie można było odnieść wrażenie podczas oficjalnego odsłonięcia ławeczki pomnika postawionego w Płocku ku czci Tadeusza Mazowieckiego. Wielkie słowa, honory i wspomnienia. Tak było podczas uroczystości odsłonięcia ławeczki pomnika Tadeusza Mazowieckiego w Płocku. Podczas uroczystości nie zabrakło znamienitych gości. Byli parlamentarzyści, samorządowcy czy rodzina Tadeusza Mazowieckiego. Każdy z nich ciepło wspominał byłego premiera. Dzięki Tadeuszowi Mazowieckiemu, wielu innych także ludzi, Polska jest w tym miejscu, gdzie jest, w sensie rozwoju, w sensie obecności także w rodzinie krajów demokratycznych. Myślę, że dobrze, bardzo dobrze, że przypomniana została preambuła do Konstytucji Polski, bo to jest właściwie sam Tadeusz Mazowiecki. On taki był, on tak myślał o Polsce w równowadze między piękną, wielką tradycją, małościami i wielkościami naszego narodu i społeczeństwa. On był człowiekiem nastawionym na rozwiązywanie problemów w duchu porozumienia, szanowania odmienności, szanowania także różnych poglądów na ojczyznę, różnych światopoglądów. Za obecność pomnika dziękował także syn Tadeusza Mazowieckiego. Jak zapewnił, jego tata miał Płock zawsze głęboko w sercu. Kiedy miasto Płock nadało mu honorowe obywatelstwo, po wszystkich uroczystościach ojciec zaproponował, żebyśmy poszli na spacer. No i poszliśmy właśnie tu na Wzgórze Tumskie. No i wspominał właśnie wtedy, jak było mu to miejsce bliskie. Także dziękuję, że ten pomnik tutaj stanął. Pomnik stanął tuż obok płockiej Małachowianki. Będą przebudowane. Mowa o 3 drogach: Ośnickiej, Manyżowej i Grabówce. Inwestycje drogowe mają rozpocząć się wkrótce. Nowe szaty 3 płockich dróg. Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Ośnickiej i Grabówka. Urząd Miasta podpisał z wykonawcami umowę i przekazał plac budowy. Niebawem rozpocznie się również przebudowa ulicy Manyżowej. Zakres robót to oczywiście rozbiórka obecnie istniejącej nawierzchni, przebudowa kanalizacji, nowe oświetlenie uliczne, także nowe chodniki. W sumie jest to, szanowni państwo, inwestycja za blisko 3 miliony złotych. Powinna rozpocząć się dosłownie na dniach, natomiast zakończyć zgodnie z harmonogramem w kwietniu 2020 roku. W przypadku ulicy Ośnickiej i Manyżowej pojawią się nowe nawierzchnie, chodniki i oświetlenie. Dodatkowo przebudowana zostanie także kanalizacja. Przy ulicy Grabówka pojawi się również dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Ta chwila musiała w końcu nadejść. Lato powoli się kończy, a to oznacza dwie rzeczy: początek roku szkolnego oraz zakończenie sezonu motocyklowego. Pożegnali sezon i to z przytupem. W Płocku po raz kolejny odbył się finał sezonu motocyklowego. Były atrakcje dla mieszkańców i motocyklistów. Po mszy ulicami Płocka przejechała parada, a zwieńczeniem dnia była wspólna zabawa. Jest to 8. edycja naszej imprezy, czyli spotkanie motocyklowe organizowane przez Gosumowia w Płocku i Urząd Miasta. Zapraszamy wszystkich z okolic, przyjezdnych na nasze spotkanie w Płocku. Zorganizowaliśmy bardzo dużo atrakcji. Atrakcje znajdują się na nabrzeżu, na bulwarach, więc co więcej, no, wszystkich zapraszamy jak co roku. Impreza jest cykliczna, jest to 8. spotkanie, więc przyciąga bardzo dużo osób, zresztą widać tu zgromadzonych. Do Płocka z okazji zakończenia sezonu przyjechało ponad 5000 jednośladów. Jak zdradzili w rozmowie z nami motocykliści, jazda na jednośladach to sposób na życie. Zawsze chciałam jeździć. Dzieci dorosłe już, więc mogłam sobie na to pozwolić w końcu.
prawo jazdy posiadam od 1980 roku, no ale wcześniej już tam próbowałem na WFM-kach, WSK-ach, ojca WFM-ką w zasadzie jeździłem mając 13 lat. Później trochę było przerwy, no i od początku lat 2000 zacząłem znów jeździć. Z tym, że no, wtedy już były inne motocykle i to inaczej wyglądało już. A my życzymy jak najbardziej udanej i słonecznej pogody, by można było jeszcze w zbliżającą się jesień zasiąść na motocyklu i dać się ponieść drodze. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie informacji.